Cześć! Dzisiaj dzięki naszym zagadkom dowiemy się, jakie są Wasze umiejętności logicznego myślenia. Za każdą poprawną odpowiedź dostaniecie jeden punkt. Przygotujcie długopis i kartkę. Przekonajmy się, czy potraficie odpowiedzieć na wszystkie pytania. Zaginiona pływaczka. Asia jest mistrzynią pływacką. Przygotowywała się do ważnych zawodów, które miały odbyć się w poniedziałek. Na 24 godziny przed wielkim wydarzeniem Asia zniknęła. Nikt nie może jej znaleźć, a policja podejrzewa teraz troje innych pływaków. Jadzia twierdzi, że nie rozmawiała z Asią od ich ostatniego treningu. Marysia mówi, że zaprosiła Asię w sobotę na lunch, ale zaginiona odmówiła, ponieważ wybierała się do fryzjera, żeby odpicować włosy przed zawodami. Staszek twierdził, że rozmawiał z Asią wieczorem przed jej zaginięciem. Powiedziała mu, że denerwuje się zbliżającym się wydarzeniem. Jeden z pływaków coś ukrywa. No, poza Asią. Macie 7 sekund na wydedukowanie, kto to taki. Marysia wie, gdzie jest Asia. Wizyta u fryzjera przed zawodami pływackimi jest zupełnie bezsensowna. Sekretna ścieżka. Janek spacerował po górach w poszukiwaniu rzadkich grzybów. Gdy wszedł głębiej w las, niebo pociemniało i pojawiła się tajemnicza postać. Powiedziała chrapliwym głosem: ujawnię ci, gdzie są grzyby, jeśli rozwiążesz moją zagadkę. Studnie, studnie, studnie. Jakie jest hasło? Janek odgadł je niemal natychmiast. Czy ty też potrafisz? Studnie rymuje się z południe. By znaleźć poszukiwane grzyby, Janek musiał kierować się na południe. Paskudnie. Uwięziona w piwnicy. Ania wracała do domu z pracy, gdy nagle usłyszała krzyki dochodzące z pobliskiego domu. Natychmiast wbiegła do niego, żeby pomóc poszkodowanej osobie. Podążała za głosem, który zaprowadził ją do piwnicy. Gdy tylko do niej weszła, drzwi za nią się zatrzasnęły. Jej oczom ukazały się 3 portale. Tylko jedna z dróg pozwoli Ani bezpiecznie się stąd wydostać. Za pierwszym portalem znajduje się mnóstwo gigantycznych, jadowitych pająków. Za drugim jest ogromna, zawieszona skała, która spadnie w momencie, gdy ktoś tylko przekroczy wejście. Za trzecim portalem znajduje się 7 głodnych krokodyli. Macie 7 sekund, by odpowiedzieć, który portal powinna przekroczyć Ania. Ania powinna wybrać drugi portal. Może najpierw wrzucić swoje buty do środka, poczekać, aż gigantyczny głaz spadnie i dopiero wtedy przejść na bosaka. Tajemnica pewnego hotelu. Do hotelu wezwano policję, ponieważ jednego z pracowników znaleziono nieprzytomnego na podłodze. Policja sprawdziła kamery, by dowiedzieć się, co się stało. Podejrzenie padło na 3 osoby. Wszystkie były gośćmi hotelu. Sara powiedziała, że słyszała jakieś zamieszanie, więc wyszła, bo się przestraszyła. Józek zeznał policji, że był na zewnątrz, zamawiając taksówkę, ponieważ chciał zwiedzić miasto. Kuba powiedział, że spał w tym czasie w domu. Czy jesteście w stanie stwierdzić, kto kłamie? Macie 7 sekund. Kuba kłamie. Był gościem hotelu, nie mógł spać w tym czasie w domu. Głęboka, ciemna jama. Edek udał się na wędrówkę po lesie, aby zrobić zdjęcia na swojego bloga. Podczas fotografowania pięknych ptaków wpadł do ciemnej jamy. Zaczęło padać, a dół bardzo szybko zapełniał się wodą. Niestety Edek nie umiał pływać. W jamie znajdowały się 4 przedmioty. Mógł wybrać jeden z nich, by się uratować. Duża piłka, drewniana deska, lina, drabinka ze sznura. Który przedmiot pomoże mu się wydostać? Drewniana deska jest za mała. Poza tym ani liny, ani drabinki nie da się na niczym umocować. Najlepszą opcją jest więc piłka, która pozwoli Edziowi utrzymać się na wodzie. Ciemna uliczka. Alan był w drodze do pracy. Kiedy przechodził obok ciemnej uliczki, usłyszał głośny krzyk. Mężczyzna zawrócił, by sprawdzić, co się dzieje. Ktoś krzyczał: pomocy, jestem uwięziony! Gdy tylko Alan zajrzał w alejkę, wezwał policję i uciekł. Dlaczego?
W zaułku znajdowały się ślady dwóch par ludzkich stóp, biegnących w górę uliczki, ale wyraźnie nikt stamtąd nie wychodził. Kto to zrobił? Po zniknięciu pewnego mężczyzny z sąsiedztwa policja prowadziła dochodzenie w sprawie dwóch kobiet. Detektywi zainstalowali kamery w ich kuchniach. Po obejrzeniu nagrań wiedzieli już, co się stało. Czy wy też potraficie znaleźć odpowiedź? Kobieta po prawej na pewno ma coś wspólnego ze zniknięciem mężczyzny. Wygląda na to, że w jej piekarniku znajduje się ludzka ręka. Tajemnicze zniknięcie w pociągu. Maria, Justyna, Krzysiek i Magda byli w pociągu. W wagonie znajdowali się tylko oni oraz konduktor, który sprawdzał ich bilety. Nagle zgasło światło. Kiedy ponownie się zapaliło, Magdy nie było w wagonie. Wszyscy zaczęli jej szukać, ale znaleźli wyłącznie jej telefon i jeden z kolczyków. Konduktor zaczął zadawać pytania. Maria powiedziała, że kiedy światła zgasły, była po drugiej stronie wagonu. Justyna twierdziła, że w tym czasie spała. Krzysiek powiedział, że czytał książkę i nic nie zauważył. Kto kłamie? Krzysiek nie mógł czytać po ciemku. Skradziona torebka. Kiedy Natalia weszła do biura, zauważyła, że Edzia jest przygnębiona. Zapytała koleżankę, co się stało. Edzia powiedziała, że skradziono jej torebkę. To na pewno ktoś z biura, ale kto? Natalia rozpoczęła prywatne dochodzenie. Krysia z IT powiedziała, że naprawiała w tym czasie czyjś komputer. Joanna, sekretarka, rozmawiała przez telefon z klientem. Jurek powiedział zaś, Natalia, nie pamiętasz, byliśmy godzinę temu na spotkaniu. Natalia z miejsca wiedziała, kto ukradł torebkę. Czy wy też już wiecie? To był Jurek. Natalia dopiero przyszła do pracy. Nie mogła brać udziału w spotkaniu godzinę wcześniej. Toksyczne fabryki. Fotografka przyrody Pola robiła zdjęcia drzew i kwiatów w parku. Nagle poczuła dziwny zapach chemikaliów w powietrzu. Sfotografowała trzy fabryki znajdujące się w pobliżu. Kiedy przestudiowała dokładnie zdjęcia, od razu zorientowała się, która fabryka emituje toksyczne gazy. Na pewno nie pierwsza fabryka. Ta wydaje się zamknięta. Druga otoczona jest drzewami i kwiatami, co oznacza, że dym wydobywający się z jej kominów jest bezpieczny. Otoczenie zatruwa trzecia fabryka. Wszystkie drzewa wokół niej są martwe, a kwiaty poczerniały. Jak dostał się do środka? Dwoje detektywów, Eryk i Basia, próbowali dowiedzieć się, kto włamał się do kamienicy. Właściciel twierdził, że wszystkie okna były pozamykane i ktoś rzucił kamieniem w górną część okna w sypialni, kiedy ten był na dole. Gdy poszedł na górę, zobaczył, jak ktoś wyskakuje z pokoju przez balkon. Ale kiedy tylko detektywi usłyszeli tę historię, zamknęli sprawę. Dlaczego? Ponieważ nie da się sięgnąć ręką przez górną część okna, by je odblokować na dole. Właściciel kłamał. Gdzie jest sejf? Odnoszący sukcesy biznesmen Klaudiusz wszedł pewnego dnia do swojego biura w domu i zauważył, że jego sejf zniknął. Natychmiast wezwał policję, aby ta wytropiła sprawcę. Wszyscy w domu mieli jednak alibi. Amelia, żona Klaudiusza, powiedziała, że tego ranka była na siłowni. Sprzątaczka twierdziła, że sprzątała w piwnicy i niczego nie słyszała. Kucharz zeznał, że przez cały dzień nie wychodził z kuchni, ponieważ przygotowywał jedzenie. Policja od razu zorientowała się, kto był sprawcą. Macie 7 sekund, by rozwiązać zagadkę. Za kradzieżą stoi kucharz. Powiedział, że nie wychodził z kuchni, ale jego buty były ubłocone. Kto śmiał ukraść deser? Sara kupiła w sobotę lody, ale nikomu nie wyjawiła, o jakich smakach. Kiedy wstała w niedzielę rano, po lodach nie było ani śladu. Spytała wszystkich w domu, czy coś o tym wiedzą. Jarek powiedział, że wyszedł rano do pracy i niczego nie widział. Mariola twierdziła, że miała ogromną ochotę na lody karmelowe i nie mogła się powstrzymać, by ich nie spróbować.
Paweł nie miał nawet pojęcia, że w domu były lody, ale miałby na nie ochotę. Czy wiecie, kto kłamie? Mariola. Smaki lodów były tajemnicą. Nie mogła wiedzieć, że pośród nich znajdowały się lody karmelowe. Dobrze, sprawdźmy wasze wyniki. Jeśli zdobyliście od 1 do 4 punktów, musicie więcej ćwiczyć. Starajcie się zwracać uwagę na każde słowo w zagadkach. To pomoże wam znaleźć właściwe odpowiedzi. Jeśli wasz wynik to od 5 do 9 punktów, całkiem nieźle. Musicie jednak bardziej koncentrować się na szczegółach. Jeśli udało wam się odgadnąć od 10 do 13 zagadek, jesteście najlepszym YouTube'owym detektywem. Jeśli dowiedzieliście się czegoś nowego, zostawcie łapkę w górę i udostępnijcie ten filmik znajomym. Tutaj macie propozycje następnych, które też wam się spodobają. Klikajcie i oglądajcie. Pozostańcie po jasnej stronie życia.